Cześć wszystkim, witam Was w nowym odcinku projektu Słowo. Dzisiejsza Ewangelia jest Ewangelia z Świętego Mateusza, rozdział 10, wersety od 17 do 22. Tytuł tej Ewangelii nosi zapowiedź prześladowań. Z grubsza chodzi w tej Ewangelii o to, że Jezus będzie uprzedzał, można tak powiedzieć, apostołów przed tym, że w przyszłości będą oni głosić Jego miłość, będą ewangelizować i Jezus chce im powiedzieć, jakie będą takie skutki tego, co może ich czekać. Więc serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy odcinek. Na początku możemy sobie powiedzieć, co to jest świadectwo, a później co to jest ewangelizacja. Świadectwo jest to z grubsza, zazwyczaj to taka przemowa, lecz może być to też oczywiście napisane. Jest to taka przemowa, w której mówimy o działalności Jezusa w naszym życiu. To, co nam zdziałał, to, o co Go poprosiliśmy i nam dał, w to też to, w czym nam pomógł. A ewangelizacja to też z grubsza jest mówienie o Jezusie i też w ewangelizacji mogą się też zawrzeć pewne świadectwa. W Ewangelii jest napisane, że nawet przed namiestników i królów będą Was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Jezus oczywiście wie, co Go czeka, co czeka też apostołów, jeżeli pójdą za Nim. Ale jest takie coś, że Jezus mówi, że jeżeli będą ewangelizować, jeżeli będą głosić świadectwa o Nim, to tym namiestnikom i królom się może to nie przydać, lecz nawet jeżeli jednej duszy się to przyda, jednej osobie to po prostu coś nie poruszy, to już to jest jakiś sukces, jakiś owoc, prawda? Więc to jest taka cena, że nawet jedno życie jest ważne. Pod koniec Ewangelii mamy jeszcze taki kolejny argument, takie coś, co Jezus mówi, że jeżeli za Nim pójdziemy, to nie wiem, będzie potem cudownie, że to, co na ziemi straciliśmy, będzie nam oddane w niebie i jeszcze dodane za to jakby posłuszeństwo, za to, że zaufaliśmy Jezusowi i że Mu daliśmy swoje życie do pełnej kontroli przez Niego. Są to słowa: będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. I tu chodzi o tą sferę ziemską, prawda? Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. No i te zdanie mówi o tym, co czeka później nas w niebie, że ten, kto pójdzie za Jezusem, ten, kto się odważy dla Niego głosić, będzie po prostu zbawiony i będzie żył wiecznie. I to wszystko z tej dzisiejszej Ewangelii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam super cudownego dnia. Zapraszam Was też na kolejne odcinki projektu Słowo. Tak samo jak na Bożą Nockę. Więc dzięki serdeczne za uwagę i pa!